Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy w Katedrze Poznańskiej, gdzie już rozpoczyna się apel jasnogórski. To tutaj wybrzmi Bogu Rodzica, ta pieśń, która towarzyszy polskiemu narodowi od początku jego powstania. Będziemy chcieli wyśpiewać Jestem, pamiętam, czuwam. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy Polakami. Pamiętamy o tym, co wydarzyło się 1050 lat temu i czuwamy, bowiem chrzest chcemy przenieść w następne pokolenia. Maryjo, Matko i Królowo, stajemy przed Twoim obliczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, rocznicę wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla naszego kraju. Święty Jan Paweł II w pierwszym dniu swojej historycznej pierwszej pielgrzymki do Polski w Warszawie podczas mszy świętej na placu, wtedy zwanym Placem Zwycięstwa, nawiązał właśnie
do tego kluczowego aktu u zarania naszej historii narodowej. Podkreślił stałą mocą. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa i wyjaśnił. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury, to jej najmocniejszy zrąb, to jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, mówił papież, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie zrozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób rozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie trudno zresztą zauważyć, jakżeż mocno na przestrzeni wieków cała nasza literatura, sztuka, architektura, muzyka, cała nasza kultura i życie narodowe były przesiąknięte wiarą w Chrystusa. Ta wiara była w naszym narodzie siłą przetrwania, ostoją, umocnieniem, zwłaszcza w trudnych momentach najazdów, niewoli, ataku różnorodnych demagogicznych ideologii. Wiara łączyła Polaków rozsianych po całym świecie. To zaproszenie Chrystusa do naszego narodowego domu twórczo owocowało w historii Polaków i nadal owocuje. Od samego początku historii naszego narodu w tej drodze zawierzenia Chrystusowi obecną byłaś i Ty, Maryjo. Nie mogło być inaczej, bo Ty, będąc Matką Chrystusa, jesteś też Matką Jego mistycznego ciała, Matką Kościoła, Matką nas wszystkich. Twój kult stawał się w naszej Ojczyźnie coraz bardziej żywotny. Czuliśmy Twoją macierzyńską opiekę nad nami do tego stopnia, że obraliśmy Cię za naszą Królową. My, Polacy, zdajemy sobie w szczególny sposób sprawę z tego, że Ty, Matko i Królowo, zostałaś nam dana ku obronie naszego narodu. Że jak modlimy się w jednej z prefacji mszalnych, wyniesiona do niebieskiej chwały, otaczasz macierzyńską miłością naród, który Cię wybrał na swoją Królową. Bronisz go w niebezpieczeństwach, udzielasz mu pociechy w utrapieniach i wspierasz go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny. Doświadczał tego nasz kraj na całej przestrzeni historii, a także w ostatnich czasach. Uciekamy się więc do Ciebie w naszych potrzebach, troskach, kłopotach, cierpieniach. Wypłakujemy przed Tobą nasze bóle. Prosimy, byś orędowała za nami u Boga, byś wypraszała nam pomoc, wytrwanie, siłę w pokonywaniu trudności, moc w znoszeniu cierpień. Ty zaś w ogromie swojej macierzyńskiej miłości ocierasz nam łzy, dodajesz otuchy, i nieustannie wstawia się za nami u Bożego tronu. Jesteś przecież
naszą Matką. W tym historycznym momencie 1050. rocznicy Chrztu Polski musimy sobie jednak wyraźnie uświadomić, że byłoby niedobrze, gdybyśmy uważali Ciebie, Matko i Królowo, jedynie za ucieczkę w naszych doczesnych potrzebach, a nie dostrzegali całej wymowy Twojej obecności wśród nas. Zwłaszcza gdybyśmy nie zauważali, że Ty trzymasz na kolanach Chrystusa i na Niego wskazujesz, że najbardziej pragniesz, byśmy nigdy nie zapomnieli o Chrystusie, o tym największym skarbie, który dla każdego z nas ma być drogą, prawdą i życiem. Byłoby obrażaniem Ciebie, Maryjo i Królowo Polski, byłoby ranieniem Twojego matczynego serca, gdybyśmy nie dostrzegali tego, co dla Ciebie jest najważniejsze. To znaczy, by Chrystus był zawsze obecny w naszych myślach i działaniach, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, jak otoczony bezgraniczną miłością, był zawsze obecny w Twoim życiu, jak jest zawsze obecny w jasnogórskim obrazie. Ty pragniesz, byśmy w tym obrazie zauważali przede wszystkim Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako największy skarb naszego narodu. Niech to orędzie Twojego jasnogórskiego wizerunku zabrzmi z nową mocą i z nową wyrazistością w naszych sercach, gdy świętujemy ten jubileusz Chrztu Polski. A więc, Maryjo, Matko i Królowo, stawiaj się za naszym narodem, przede wszystkim, by pozostał wierny Chrystusowi i Jego Ewangelii, by w Polsce zwyciężała zawsze prawda i dobro, by Chrystus wspomagał rządzących naszym krajem swoim światłem i twórczością, a oni otwierali się na to światło i moc. Byśmy byli świadomi, że prawdziwe dobro możemy budować tylko będąc zdrowi moralnie i duchowo, a szkodzi temu dobru hołdowanie ludzkim słabościom. By polskie rodziny przepajała miłość, by były Bogiem silne, by umiały przezwyciężać wszelkie kryzysy w świetle nauczania Chrystusa. By szanowano każde życie ludzkie we wszystkich jego etapach, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. By każde dziecko było kochane, zwłaszcza te najbardziej tej miłości potrzebujące. By szanowano prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami, a rodzice katoliccy byli świadomi obowiązku chrześcijańskiego wychowania i świadomi, że w ten sposób przyczyniają się do dobra naszego kraju. By państwo było pomocą rodzicom w ich jakże ważnym zadaniu wychowawczym w świetle zasady pomocniczości, a nie uzurpowało sobie nigdy prawa do indoktrynowania młodego pokolenia wbrew woli rodziców. Byśmy, wiedząc, że nie można kochać Chrystusa, nie rozmawiając z Nim, byli wierni modlitwie, by rodzice od najmłodszych lat mówili swoim dzieciom o Chrystusie i uczyli ich się modlić. W tym stawiennictwem, Matko i Królowo, przyjdź z pomocą wszystkim Polakom,
mieszkającym w Polsce czy w jakimkolwiek zakątku globu ziemskiego. Przyjdź z pomocą, by byli wierni Chrystusowi. Dziękując za chrzest Pana, za chrzest naszego narodu i za nasz własny chrzest, rozważajmy tajemnicę Różańca Świętego, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryżeś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieku. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od niewinnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.